Czy mogę już? Szanowni Państwo, chciałem poprosić Państwa o spotkanie w kwestii moim zdaniem wyjątkowo bulwersującej. Jak Państwo zapewne pamiętacie, 2 lata temu doszło do gigantycznej afery z udziałem pana marszałka Kuchcińskiego, któremu udowodniono nielegalne korzystanie z samolotu. Przepraszam, ja się nie najlepiej czuję. Nielegalne korzystanie z samolotu służbowego do celów prywatnych. Udowodniono, że jego żona latała w sposób nielegalny, samodzielnie bez niego, że latała jego rodzina, że nawet jak niektórzy mówili, koszulę wożono latano tym samolotem zamiast pana marszałka Kuchcińskiego. Chciałbym Państwa poinformować, że w ostatnich dniach dowiedziałem się o tym, że od 2 lat prowadzone jest dochodzenie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w sprawie przecieku dotyczącego lotu marszałka Kuchcińskiego. W ramach tego śledztwa CBA weszło do przynajmniej 60 prywatnych mieszkań. Z wielką stanowczością stwierdzam, większość tych ludzi, zdecydowana większość tych ludzi nie miała z tą aferą absolutnie nic wspólnego. Z ujawnieniem tej afery również. Całe służby państwa są podporządkowane dzisiaj temu, żeby dowiedzieć się, kto ujawnił aferę marszałka Kuchcińskiego. W czasach, kiedy służby kupują nielegalne maseczki, kiedy służby są zaangażowane w kupowanie respiratorów, kiedy służby nie są w stanie przypilnować urzędników państwa polskiego i wyciekają ich maile, służby pana Wąsika i pana Kamińskiego i pana Kaczyńskiego wszystkie swoje siły puszczają, czy kierują na ujawnienie tego, kto ujawnił, czy znalezienie osób, które ujawniły ewidentne nieprawidłowości. Rzucają się w tej swojej walce na oślep. Wchodzą do mieszkań ludzi, którzy nie mają z tą sprawą nic wspólnego. Wchodzą do miejsc pracy tych ludzi. Wchodzą do miejsc pracy potencjalnej, w której uważają, że ci ludzie mogą pracować. Ludzie, którzy nie mają ze sprawą nic wspólnego, zostali uwikłani w tę sprawę. Brutalnie służby specjalne weszły w ich życie. Kontrolując ich mieszkania, kontrolując ich telefony, kontrolując ich miejsca pracy, robiąc wywiady środowiskowe. W zeszłym roku takie wywiady środowiskowe robiono również wobec mnie. Policja, służby specjalne spotykały się z moimi sąsiadami, wypytując między innymi o to, dzisiaj wiem, że to dotyczy tych osób, czy w okolicach mojego mieszkania widziano ludzi, których oskarżano o ujawnienie tej afery. Chciałbym bardzo wyraźnie stwierdzić, te działania są bezprawne. Funkcjonariusz, który nie ukrywał, że jest głównym źródłem informacji, stwierdził wyraźnie, że jego motywacją było ujawnienie ewidentnych nadużyć, że pracował w służbie zabezpieczenia latami i nigdy nie dochodziło do takiej skali patologii. Chciałbym bardzo wyraźnie stwierdzić, że niewinni ludzie dzisiaj są prześladowani przez pana Kamińskiego i pana Wąsika tylko po to, żeby dopaść, nie zważając na cenę, na koszty, na skrzywdzenie ludzi niewinnych, żeby dopaść tych wszystkich, którzy uczestniczyli w ujawnieniu tej afery PiS-u. Chciałbym zwrócić się do dziennikarzy. Chciałbym poprosić dziennikarzy o to, żeby w tej sprawie nie milczeli. 2 osoby niewinne zostały zatrzymane przez CBA. Spędziły kilka dni w areszcie i wobec nich skierowano wnioski do sądu o areszt 3-miesięczny. Proszę sobie wyobrazić, osoba, która wysłała jednego SMS-a, który brzmiał, może daj te dokumenty Nitrasowi, on na pewno dobrze to ujawni. Wobec tej osoby prokurator zażądał 3 miesięcy aresztu. Na szczęście na wysokości stanął sąd i ujawnił te i nie zgodził się na areszt tych osób. Chciałbym z tego miejsca powiedzieć, mam głębokie poczucie odpowiedzialności za ludzi, którzy działali w interesie publicznym. Chciałbym z tego miejsca poprosić dziennikarzy o zajęcie się tą sprawą, o nieprzemilczanie tego faktu. Polskim obywatelom, ludzi, którzy działali w dobrej wierze, dzieje się krzywda. Państwo PiS nadużywa swoich uprawnień, żeby gnębić ludzi, którzy działali w dobrej wierze, którzy przyczynili się do ujawnienia informacji, które spowodowały dymisję marszałka Sejmu. Widać, były powody. Te nadużycia były powodem do tego, że sam pan Kuchciński złożył rezygnację. Tego urzędnika, tego funkcjonariusza za to powinna spotkać nagroda.
a nie więzienie, nie areszt, nie sankcje prokuratorskie. Chciałbym poprosić wszystkich dziennikarzy, mija tydzień od czasu, kiedy tym ludziom postawiono zarzuty. Zdrady tajemnicy państwowej. Ja się podobno przyjęcia korzyści majątkowej. Tam się pojawia również moje nazwisko. Mówi się o tym, że ja jakąś korzyść majątkową podobno im wręczyłem. To jest oczywiście nieprawdą. Zatrzymano dwóch Bogu Ducha winnych ludzi, wsadzono ich do więzienia, do aresztu i zażądano 3 miesięcy aresztu. Tylko za to, że na jaw wyszły nielegalne loty pana marszałka Kuchcińskiego. To jest dzisiejsza rzeczywistość w państwie polskim. Jeśli ktokolwiek stanie na drodze Kaczyńskiemu i jego sitwie, spotykają go takie sankcje. Natomiast parlamentarzysta, którego to bezpośrednio dotyczy, ja przypomnę państwu, to ta izba, przed tą izbą Kuchciński składał rezygnację. Tutaj nawet nie wolno zadać pytania o tę sprawę. Kiedy ja dzisiaj rano podszedłem z prośbą o wniosek formalny, dlaczego prawo daje mi regulamin? Proszę zwrócić uwagę, pan Kowalski, to nie był żaden wniosek formalny. To była po prostu stek obelg pod adresem drugiego posła. Może taki wniosek złożyć, może dostać głos. Kiedy ja chciałem naprawdę zainteresować Izbę poważną sprawą, o której niestety milczą media, o której oczywiście milczy prokuratura, nie chwali się swoim sukcesem prokuratura, wtedy nie ma prawa w Sejmie poseł nawet zabrać w tej sprawie głosu. Ta sprawa dotyczy bezpośrednio Sejmu. Ta sprawa dotyczy podstaw polskiej demokracji. Albo w Polsce jest demokracja i ludzie, którzy widzą nieprawidłowości, mogą ujawnić nieprawidłowości, którzy czynią politycy, albo spotyka ich za to sankcja w przyszłości. Państwo staje opresyjnie przeciwko tym ludziom. Czy są winni, czy są niewinni. Domagam się od państwa, domagam się od dziennikarzy aktywności w tej sprawie, bo to jest afera znacznie większa niż afera lotów. To jest afera nadużycia państwa, nadużycia instrumentów państwa wobec niewinnych obywateli. Czy mają państwo jakieś pytania w tej sprawie? Bardzo proszę. W tej sprawie, proszę pana. A ja pana poprosiłem w tej... Pan wczoraj dał popis. Pozwoli pan, że najpierw odpowiem na pytania w tej sprawie. Czy państwo mają pytania w tej sprawie? Tak, proszę bardzo. Nie wiem, o czym pan mówi do mnie. Mogę panu potwierdzić tylko, że były takie projekty przygotowywane w rządzie, natomiast stwierdzaliśmy, że to nie powinno być przedmiotem kampanii wyborczej i to były raczej pomysły na powyborach niż na kampanię wyborczą. Odpowiedziałem bardzo precyzyjnie na pańskie pytanie. Czy ma pan jeszcze jakieś pytanie do mnie? Ja nie słyszę pana pytania pod mocą. Proszę pana, pan minister Rostowski wtedy nie był ministrem finansów. Ministrem finansów wtedy był pan minister Szczurek. Przypomnę panu, że rząd Ewy Kopacz wprowadził wiele rozwiązań prospołecznych. Między innymi roczny urlop tacierzyński, macierzyński i pieniądze na działania społeczne Platforma wydawała, tylko nie były one z kredytu. Tylko były one rzeczywiście z dochodów obywateli, a nie finansowane kosztem długu. Odpowiedziałem bardzo precyzyjnie na pańskie pytanie. Czy ma pan jeszcze do mnie jakieś pytanie? Czy państwo mają do mnie jakieś pytanie? Uprzejmie dziękuję.